Pan, nigdy nie wiadomo, co jest celem. Ja to panu pokazywałem. My nie wiemy, co jest celem. Przecież Niemcy nie, jakby to powiedzieć, nie finansowali tego sami. Oni dostawali olbrzymie pożyczki od 30 roku. Hitler dostał przecież olbrzymią za każdego Żyda, którego wysłał do Palestyny, dostało 2000 dolarów. W 1935 roku statek, który wypłynął z Hamburga, miał 5000 Żydów. I jak pan pomnoży to przez 2000 dolarów, to pan będzie widział, jaka to suma. A to był jeden statek, a tam cały czas było. Dopiero jak Anglicy rozwalili ten statek przed Haifą, to Żydzi się zbuntowali i nie chcieli lecie, płynąć do tej Jerozolimy. A jak nie chcieli płynąć, no to trzeba było zrobić pogromy, nie? Proszę przeczytać pamiętniki doktora Majewskiego, tutaj naszego. On pisze wyraźnie, że jak był w Gdańsku, to mówili mu o pogromach Żydów w Bawarii. A jak był w Bawarii, to mówili mu o pogromach w Gdańsku. Nigdy nie mógł ich zobaczyć. Gazeta wszystko przyjmie. To jest wszystko, wszystko jest inaczej. Jest taki napis na y, ścianie CIA. Nic nie wygląda, y, nic nie jest takie, jak wygląda. I to jest stuprocentowe. Mogę panu podać całą masę przykładów. Że wszystko jest, jak się poszuka, jest zupełnie inaczej. Od najdawniejszych historii. Dlaczego na mapach rzymskich my się nazywamy Wenedzi? I słowacki pisał Lila Weneda, i od mniej więcej Warszawy do Rygi, to są Weneci mieszkają, a y, od Krakowa do Kijowa mieszkają Lędzianie, i dlaczego Węgrzy nas nazywają Lindien? A dlaczego my się nazywamy Polanie? No, bo byliśmy najbliższym Niemcom plemieniem między Wartą a Odrą, Polanie byli. I oni nazwali wszystkich resztę Polanami. I to jest nazwa Niemców nam nadana, a nie nasza. Tak jak Francuzi się nazywają od Franków, czyli plemiona niemieckiego, tak samo jak Niemcy, Francuzi nazywają Niemców Alemaniem. Bo najbliższe na arenę, po drugiej stronie, byli Almanowie. A nie wcale dlatego, że Polanie kogoś tam zdobyli. To jest wszystko fikcja. W podręcznikach niemieckich, XIX wieku dla Polaków, po polsku robionych, bo to były szkoły polskie. Pierwszym królem Polski był Leszko I, przepraszam, 520-549. I potem następni są wymieniani aż do Mieszka. Były trzy dynastie co najmniej. A w Wenedzi, dlaczego u nas się zaczęła tak zwana Sarmacja, Sztuka czy tak dalej? No bo jak w XVI. W XVII wieku polscy yy, yy, młodzi chłopcy jeździli do Włoch, do studia, i znajdowali te stare mapy, i widzieli, że tam pisze, że tu Sarmaci, no to przyjeżdżał przyjeżdżali z Sarmata przecież. No bo on tutaj z tych terenów jest. I stąd cała kultura sarmacka wróciła. Dlaczego najwięcej Genów, ale jest Słowian, jest tutaj, u nas na tych terenach, a nie gdzieś tam? Niemcy to jest mieszanina, która według obecnych danych oddzieliła się jakieś 7000 lat temu od tego pnia aryjskiego. Proszę Pana, mniej więcej 10, to, to wszyscy się zgadzają, bo to są geologiczne badania. 10 tysięcy lat temu coś pieprznęło w ziemię i powstała fala tsunami. Na, pomiędzy Jutlandią a Anglią jest tak zwane miasto Doksity. Miasto psów 50 metrów pod wodą. I to można zbadać, tam są wszędzie drogi. Na Wyspach Owczych są ślady y, ruin y, domów i dróg w szerokości 6 metrów, wyłożonych płytkami i tak dalej, a wyspa ma 500 metrów tam, czy 1000 metrów średnicy. No więc była to jakaś droga, która została do tego. I te masy wody z oceanu, prawdopodobnie Atlantydę one zatopiły, one przeszły od Półwyspu Juliackiego, aż na Lubelszczyznę, na, na ten, to są te lesy nasze. No to jeżeli to zostało zalane, to zostało tylko powyżej to u góry, czyli Karpaty i Szwedzi, czyli Goci. I y, znaki, y, jakby to powiedzieć, aryjskie, te same symbole, są u plemion tam gdzieś na Finlandii, daleko u góry i u Ariów, y, tych, y, y, Hidusów. Te same mają symbole, słońca, te same inne, te jak my to nazywamy i tak dalej. Tu i tu są. Jeszcze w XIX wieku tam były normalnie jako ozdoby, bo to był Boga Słońca. Czyli można sobie wyobrazić, że ci z północy idąc przez Ural, poszli na y, dekan i tam buddyści, nie buddyjsi, tylko bramini. 96% ma słowiańskie haptogrupy. I z kolei to poszli raz tam. I tam się mogli rozmnażać, bo większe tereny. Proszę zauważyć, że Półwysep Skandynawski ma mniej więcej taką samą ilość ludzi przez ostatnie 300 lat, mimo że tam wojny nie było. Tam się nie zwiększa, bo nie może wyżywić, bo te góry nie dają żarcia. I dlatego oni schodzili w dół. Ale południe, czyli Półwysep Dekan, dawał żarcie, czyli tam się mnożyli więcej. I stamtąd napływali do nas. Jako w wtórnie. I to było zasiedlenie tych terenów. Dlatego część terenów, jak mówią, że państwo polskie zostało sformułowane przez yy, Skandynawów. Jest to zrozumiałe, bo proszę pamiętać, że mapy rzymskie są o tysiąc lat wcześniejsze niż państwo polskie. A przepraszam, jak oni wędrowali, to co u nas mówią pieszo? Bzdura. Żaden kupiec nie wędruje pieszo, bo za mało towaru bierze. Wędrowali z, yy, jakimiś statkami. I mamy na to dowody, że za czasów, powiedzmy, no nie na Reona, nawet wcześniej, Cezara, były statki, które przewoziły 50-tonowe kolumny. Marmuru tam do Rzymu przywoziły takie, żeby te świątynie budować. No niech Pan sobie wyobrazi, 50-tonową kolumnę marmuru w całości przewozili skąsić. Musieli ją przywieźć, załadować, potem wyładować, żeby nie pękła. Czyli mieli technologię. No to oni pływali wzdłuż brzegów. Tutaj nasze Morze Bałtyckie nazywało się Długie Morze i w kronikach, nie w kronikach, tylko w dziennikach pokładowych znajdują się wyraźnie napisy, że od Danii płynąc wzdłuż Długiego Morza po prawej stronie mamy liczne twierdze i miasta. No nikt mi nie powie, że kapitan rzymski, który widział Rzym, widział Konstantynopol, nie wie co to jest miasto. A jeszcze w XIX wieku na Wolinie mieliśmy z morza wystające kolumny kory, y, greckie, marmurowe. Po co? U nas nasi pseudohistorycy pokazują jakieś chaty kurne, jakieś tam słomą kryte. A te, ten kamień grecki to kto przywoził? I w jakim celu? To jest przecież wysiłek przewieźć taką kolumnę. Najpierw zrobić tą kolumnę, nie, obrobić itd. i tak dalej. I po co tu przywozili? Dopiero z tych kolumn, z tego kamienia budowano port w Szczecinie. W XIX wieku. To są opisy. To nie zginęło. Dlaczego my nie mamy dokumentacji? Proszę przeczytać chociażby Rodziewiczówną. To jest najlepsza polska pisarka XIX i XX wieku. Nie ma lepszej. Ona tak obyczajowo, historycznie przedstawia te y, tematy, że to się wierzyć nie chce. Na przykład. Przychodzi tam niby jakiś krewny odwiedza ciocie, ciocia ma salon i dookoła obstawiony książkami. No ja mam tutaj dwa książek w jednym tym, to jak ona miała dookoła, to ona miała z pięć, tysięcy książek. W XVII czy XVIII wieku. I to wszystko zostało zniszczone przez kolejne bandy ze wschodu, które szły. A dlaczego Niemcy palili? Dlaczego UB po 50 w 50-tych latach czy 60-tych, jak robiło to pierwsze, co robiło, to brało wszystkie książki i papiery? Te wszystkie dworki miały swoje kroniki, miały swoje y, księgi, to wszystko zniknęło, wszystko zostało spalone. Demonizuje się rolę kościoła, a y, jak gdyby głupotę tej szlachcy stara się zamazać. Proszę zauważyć, y, osiedlanie się naszych na Kresach to był XIII wiek, od Kazimierza Wielkiego. I oni do końca życia nie wpadli na pomysł, że trzeba robić szkoły dla tych miejscowych. Przecież szkoła to nie jest kwestia nauki czegoś, tylko kwestia indoktrynacji. Jeżeli ich się indoktrynuje, że białe to jest białe, czarne to jest czarne, czyli tu nie kradnij, to on tego nie będzie robił, bo jak przez 3-4 pokolenia mu się to będzie wpajało, to on będzie wiedział, co jest kradzieżą. A tam było odwrotnie. Kradnij, bo to jest Twoje w tym momencie. Jak ci nie złapią, to jest wszystko w porządku. To jest typowo azjatycki zwyczaj. I żaden polski ziemianin, czy Pan nie wpadł na to, żeby założyć szpital dla tych chorych, chłopów swoich, żeby założyć szkółkę, bo w ten czas by ich przywiązał. A tak oni byli zawsze poddani na indoktrynację obcych czyli jak przyszła zwyczajka z Rosji, to od razu wszyscy brali. Dlaczego? Co zrobił car, jak zajął nasze tereny? No zniszczył kościół katolicki, wprowadził swoją prawosławię. No ale od 1708 roku zawsze jak patriarcha jest zawsze tylko zastęp oficerem KGB. Byłem na takim zjeździe w 1994 roku w Rydze, gdzie tam coś na temat tych, tych zmian mówiłem, i taki, był tam też Rosjanie byli, byli Ukraińcy Białorusini i tak dalej. I taki stary Pop przyszedł do mnie, bo mu się widocznie podobała moja, mój referat, i powiedział, że. Jak gdzieś będę, to muszę uważać, bo to to są agenci KGB. Mam na ręce patrzeć. Jak ma ręce spracowane, to jest pop, a jak ma ręce delikatne, to to jest agent. Wprost powiedział. Znaczy, łatwo to odkryć. Jak ma garnitur z dobrej wełny, to jest agent. Jak jest pop, to ma taki samodziałowy, jak to się mówi. Prosty, bo on nie ma pieniędzy. A w Rosji od 20... 7, czy 7 1728 roku, car siebie mianował patriarchą Piotr Wielki. I wszyscy późniejsi to byli tylko jego zastępcy do spraw religijnych, tak to można nazwać. I to samo było w Komitecie Centralnym. Komitet komitetem, a patriarcha to był zawsze agent yy, służb. Każdy. Dawniej, gdy był król, to była rodzina królewska, która trzymała jakąś tam politykę. A teraz, jak się co 4 lata czy trzy lata zmieniają, to on nawet się nie zdąży nauczyć tego, co poprzednicy napisali. Ile to posłów się chwali, że on nie przeczytał ustawy, bo nie miał czasu? To znaczy, on głosował. Proszę pana, o tym, że to jest fikcja, ten cały Sejm, to najlepiej świadczy liczba ustaw w ciągu roku. Oni się chwalą, że 200, 300 czy 400 ustaw. A kto to ma czas przeczytać i skorelować? Jeżeli ustawa ma kilkadziesiąt stron, to żeby to przeczytać i sprawdzić z kim to się zgadza, czy się nie zgadza, jakie będą konsekwencje, to jak 10 by rocznie ustawili, to by było dużo. Prawo rzymskie mówi, obojętnie jakie prawo, ale musi być trwałe. 10-15 lat musi działać. A u nas nawet pół roku nie działa, nie zdążą napisać, a już zmieniają. Wie pan, jaka jest najlepsza konstytucja wydana na świecie? 1505 rok. Nihil, novi, sinus 150 lat działała bez zmiany i nie było żadnej osoby, która by ją kwestionowała. To po pierwsze. Po drugie, nie było urzędu skarbowego. 50 tysięcy darmozjadów, którzy nic nie robią, tylko zabierają podatki. Jeżeli jedna była przez 150 lat. I nikt nie kwestionował, dlaczego nie trzeba było urzędu skarbowego robić? Urzędy skarbowe przyszły do nas z okupantem, jak rozbiory przyszły. Bo jeżeli wszyscy się zgodzili, że płacimy tam po 10 zł, no to wszyscy po mszy przychodzili, była skrzynia, tak to było w Gdańsku na przykład. Była skrzynia, było dwóch pachołków, których tam trzech to tą skrzynię niosło, plus do tego było tam powiedzmy pisarzy coś pisywali, to wszystko. O. I tak to działało, w Gdańsku była demokracja cały czas, na tej zasadzie, że na przykład mury się rozwalają w jakimś miejscu. Ktoś to mówi, że trzeba to naprawić. Idą do burmistrza, burmistrz idzie do cech, przewodniczącego cechu murarzy, no i tak, tak, no, to będzie kosztowało 1000 grzywn. I co robią? Na następnej tam na Radzie stwierdzają, że 1000 grzywień to kosztuje, to się zgadzacie czy nie. No to albo się zgadzali, albo nie. Jak się zgadzali, to dzielili to przez tych i potem każdy musiał te 10 czy tam 20 grzywień zapłacić. I nie było tego, że robimy aneks, bo jeszcze większe przyszły tam dziury i trzeba było robić. Nie. Zgodziłeś się za tysiąc, to nas nie obchodzi. Źle zrobiłeś, to wychodzi z miasta. A u nas jest tak: buduje y, drogę, czy tam powiedzmy stadion za 100 milionów, a potem trzeba jeszcze miliard dopłacić, bo, bo inne warunki były. Jak to możliwe? Na tym to polega, to oszustwo. W ogóle Urząd Skarbowy istnieje tylko i wyłącznie dlatego, że jest to okupowany kraj. U nas się o tym nie mówi, ale na stronie internetowej Rothschild'a pisze wyraźnie, że wszystkie banki centralne, chyba 148 banków centralnych na świecie, są jego. Ma 30-35% w tym banku. To jeżeli to są jego, to nie można mówić, że u nas jakakolwiek, jak to się nazywają, komisja nadzoru czy tak dalej, on ma coś do powiedzenia. Nic nie ma do powiedzenia, bo decyduje ten, który jest właścicielem. Więc to jest znowuż utrzymywanie fikcji. To po co my otrzymujemy urząd skarbowy i tak dalej, kiedy wiadomo z góry, że to zupełnie trzymujemy mu służy. W Polsce na 18 milionów pracujących tylko 6 milionów wytwarza PKB, a 12 milionów jest darmozjadami. To tak to jest. Proszę na to popatrzeć. To to nie jest żaden cyrk. Tak to po prostu jest robione. No dobrze, a dokąd to dojdzie? Do wojny. Bo tylko wojna resetuje długi. A czy wojna będzie taka czy inna, no na pewno nie będzie tak, jak pan Szerymiety w pieprzy za przeproszeniem o jakieś tam bombie atomowe, to nie te czasy. To, jest, to znaczy, że facet ma wiedzę z lat 50. Bo w tym czasie rzeczywiście ta bomba atomowa była. Ta. Dzisiaj nikt tego nie robi, to nie ma sensu. Teren się zajmuje czysty, bo to jest bogactwo. To po co ja mam to niszczyć? Nas okradziono w 90. roku, jak zniszczono nam system bankowy. Jeżeli. System bankowy, nie ma żadnego banku polskiego, wszystkie wywożą dochód na tym, a różnica jest taka, że jak ja wkładam swój kapitał do banku, to mam 1 setną procenta, a jak pożyczam, to ma 20 Muszę płacić. No to jaka jest różnica? I to wszystko idzie tam, bo bank mi nie daje pieniądza. W tej chwili mam dane, że Deutsche Bank wydał więcej fikcyjnych pieniędzy, czyli iluzorycznych, niż całe PKB Europy. Jakiś tam Cheese Manhattan ma y, bilion, chyba 600 miliardów, a wyprodukował y, kredytów na 57 bilionów. To nie ma pokrycia w ogóle, nic. Jest ponad 700 bilionów pustego papierku w porównaniu z tym, co jest w wartości. No to co to, 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 to za pieniądz? Nie ma nic takiego. A jeżeli tego nie ma, to nam się zdaje, że mamy na przykład... 100 złotych, a tak naprawdę może mamy 2 zł w kieszeni. Bo reszta to jest wydumany pieniądz. A jak jest wydumany, to, to z czego pokryć? Proszę jeszcze coś innego zobaczyć, co jest o wiele gorsze. Od czasu wejścia do nas yy, obcych rządów obniża się poziom edukacji. I to w bardzo mocny sposób. Yy, do tego stopnia, że yy, Generał Moll w, czasach, w swoich pamiętnikach to napisał w 1942 roku, że Słowianie to znaczy my mamy umieć czytać i pisać do tysiąca, a Rosjanie tylko do stu i znaki drogowe mają znać. Czyli trzy klasy szkoły podstawowej. I teraz wprowadzono to, bo u nas jest obowiązkowy sześcioklasowy system, ale pierwsze trzy lata są bez stopni, czyli właśnie nie są szkołą. Jak to jest możliwe, że maturę można zdawać z kalkulatorem? Przecież on ma mieć to w głowie, a nie w gałkologii. A u nas tak jest w tej chwili. Jak to możliwe, że facet typu Gertych wyrzuca matematykę, czyli logikę z szkoły? No jak można logikę wyrzucić? Bo matematyka to jest logika. No a on ją wyrzucił i 10 roczników kolejnych nie miało logiki. No to takiemu baranowi wszystko można wtłumaczyć. Proszę inną rzecz zauważyć. Jeżeli pan może przeglądać czasopisma zachodnie, to u nas się to pojawia, co tam się pojawiło, jakieś trzy miesiące później, dwa miesiące później, pół roku później. Tam to już jest opisane wszystko tego, a tutaj dopiero się coś tam ktoś przetłumaczy. To jest normalne. Tylko że problem jest inny. Problem jest taki, że nie ma możliwości już odtworzenia. Bo pan by musiał mieć teraz nauczycieli, którzy by zdołali coś zrobić, a już ich nie ma. Ja chyba 10 lat temu napisałem taki artykuł, czy już jesteśmy etruskami. Jesteśmy. Bo nie ma wydawnic, nie ma literatury. A tylko literatura jest tym, co pozostaje po nas. Dlatego że mm, długość życia taśmy czy, czy y, dyskietki to jest 5 do 10 lat. Tylko książka zostaje na 50 czy 100 lat. Z tym, że też znowu jest pewien problem, bo my mamy teraz celulozy papier. On jest bardzo nietrwały. Dawniej cały papier, do XIX wieku, właściwie do I wojny światowej, był z konopi. A konopie nie wsiągają wody, się nie niszczy. Wszystkie mapy były robione z konopi papieru. A oni nas teraz zrobili ten, dlatego że on jest nietrwały. On ginie, on żółknie, przestaje być czytelny. W związku z tym Doświadczenia jednego pokolenia nie będą przekazywane następnemu, bo nie ma jak. Już nie mówiąc o tym, że wydawnictwa i tak nie są zainteresowane. Ale powiedzmy, ja część rzeczy mam, bo mam stare kroniki z klasztorów. A tam są opisy. A tego już nie ma. Teraz nie zostanie nic przez 300 lat. No to jak? Nic się nie zrobi. Proszę zauważyć. Ludzie podzielono tak mniej więcej. 80 w Polsce dane oficjalne z rocznika. 80 kilka procent kończy tylko szkołę podstawową. Około 15 procent kończy szkołę średnią i około 5 procent szkołę wyższą. Z tym, że musimy zrozumieć, co to znaczy szkołę wyższą, bo licencja to nie jest szkoła wyższa, to jest dawniejsze kursy pomaturalne, to jest ten sam program, tylko rozciągnięty w czasie. Więc tak naprawdę jest 2-3 procent. No a y, wojny za I Rzeczpospolitej mieliśmy 20 procent szlachty. A nie trzy. I to jest najlepszy dowód, jak jest upadek. A teraz te 80%, które kończy szkołę podstawową, to im do życia jest butelka piwa i telewizor wystarczy. No bo jak on pracuje te 8 godzin, potem wróci do domu, bierze piwo, patrzy w telewizor, zasypia i po sprawie. Tych, którzy ich pilnują, to dostają trochę więcej. Samochód, stadion im budują i tak dalej. A ci, co zostały tam u góry, siedzą, no to mają jacht, mają ten samolot, i wakacje na, tam nie wiem, Majorce. No, na tym to polega. I to, to jest ta piramida Rothschilda, która jest, była kiedyś swego czasu opublikowana w Timesie. System jest naprawdę prosty, nieskomplikowany. Ale skuteczny od 200 lat, i dlatego go trzymają. I tani w obsłudze przede wszystkim nie obsłudy, bo jak facet mówi, że łatwiej zrobić przewrót w danym kraju niż podnieść pensję, proszę zauważyć, co się dzieje. Dlaczego w ogóle feminizm powstał? Czy państwo się interesowaliście kiedyś? Dawniej było, że facet pracował, baba siedziała w domu i jakoś to się kręciło. I to nie na zasadzie negatywnej, bo pani, która siedziała w domu, nierzadko rządziła obszarem większym niż województwo. Poważnie. Facet zarabiał, czyli był na wojnie. Nieraz przez 5 lat, bo nie mógł wrócić, konny były przecież ten, a kobieta rządziła, no na 1,5 tysiące hektarów. No dobry PGR, sama jedna, nie mając żadnych biuralistów, nic innego. A dzisiaj to by była taka administracja. A, a, a Oleśnicka, ta pierwsza polska poetka XVII wieku, no to miała chyba z 20 tysięcy hektarów. Nie, więcej, bo one miały prawie dwa województwa. Więc one umiały to robić, ale one wiedziały, co kosztuje zdobycie i liczyły grosz przed wydaniem. No dobra, jeżeli facet. Bo różnica jest zasadnicza, facet jak nosi portki, to dopóki mu nie spadną, nawet nie kupi. A dziewczyna, jak zobaczy nową bluzkę, to czy będzie ją nosiła, czy nie, to ją kupi. No i to wiedzą ci wszyscy bankierzy. Więc żeby facetom to zabrać, to stworzono feminizm. No przecież nie uwierzycie, że jakieś kobiety zaczęły nagle po ulicach maszerować, nie mając te transparenty, te wszystkie gazety, które o tym pisały. No to ktoś musiał finansować, nie? To nie powstało samo siebie. I temu facetowi zabrano 60% pensji, 30 dano tej kobiecie, ale 30 musiano dać temu facetowi, który czy tej facetce, która rozdzielała będzie te pieniądze. No bo ktoś musi to dzielić, nie? Ktoś musi pracować. Teraz gdzie kobiety głównie pracują? No, żeby to było to w szkolnictwie, w oświacie Nie wolno dzieci bić, nie wolno robić tego, nie wolno tamtego i tak dalej. A teraz co się dzieje po 40 latach? W szkole musi być strażnik z bronią, przecież to są chuligani, nie można ich wychować. A coś się komuś stało, jak dostał łapach? Nie słyszałem. A jak dostał pięć razy w pierwszej klasie, to już w drugiej siedział spokojnie, a w trzeciej już wiedział, co ma robić. Czyli sam system wprowadzony edukacji przez te kobiety, bo one chciały być wyemancypowane, spowodował dwie rzeczy. Po pierwsze, zniszczył rodzinę jako sens ekonomiczny, no bo jego już nie było stać. I dwa, spowodował powstanie, hmm, jak gdyby powiedzmy, warstwy, która jest zupełnie niereformowalna w sensie tego, co ona ma robić, co powinna robić, i jak robić. Trwa to około 100 lat. I po 100 latach co mamy? Filozofię gender, czy gender, jak to woli. Dlaczego? No, bo już baby wykupiły to, co mają, faceci nie chcą kupować. No to trzeba stworzyć inną grupę, która będzie kupowała. Jak się małego Jasia nauczy malować w jak ma lat 5, to mając lat 15 też będzie malował, czyli będzie nadal kupował. I to jest jedyny cel. A te wszystkie inne to jest w ogóle nieistotne. To jest szum informacyjny, który trzeba w złoczyć tym idiotom w głowy, żeby to akceptowali. Bo oni się mają kłócić o to, czy, czy powiedzmy yy, marsz ma iść tą uliczką, czy ma iść tą uliczką, czy mają być yy, fontanny takie, czy inne, a nie na to, gdzie pieniądze mają płynąć. A to chodzi tylko o to, gdzie mają pieniądze płynąć. Yy, za pierwszej Rzeczypospolitej niemożliwe było coś takiego, że yy, wojewoda, tam starosta, czy ktoś inny narzuca podatek nie wiadomo na co. Wy płacie, a ja was urządzę. Nie. Najpierw musisz zrobić, co chcesz, my zaakceptujemy, potem zrobić cenę, my zaakceptujemy albo nie, a to wtedy dopiero płacimy. A dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj ta cała banda urzędników: Płaćcie, a my was urządzimy. A podatkowo my nie budujemy nic, czyli nie ma żadnej inwestycji. Proszę ostatnio zobaczyć 50 lat. Nowa huta, huta Katowice. Magistrala. W stanie wojennym nawet Żarnowie chcieli zbudować, czyli też duża inwestycja. I od 25 lat nie mamy żadnej inwestycji, nic nie budujemy. I pieniądze zniknęły. Zniknęły pieniądze, nie ma, nic nie budujemy. Nie wybudujemy żadnej elektrowni atomowej. To jest tylko i wyłącznie sposób okradania budżetu państwowego przez określoną grupę. Nie wybudujemy dlatego, że nie ma uranu. W tej chwili my produkujemy, to znaczy nie my, tylko świat, produkuje około 35 tysięcy ton, a potrzebujemy 68. Liczba bloków z 400 tam, chyba 40, spadła już na 380, a z tego 40 jeszcze w Japonii jest zamkniętych i nie ruszy, czyli jest tak naprawdę 320, czyli o 1 trzecią się obniżyła. I co z tego? Nic, nadal chcemy budować. Elektrownia miała być wybudowana atomowa w Kaliningradzie. Od dwóch lat jest trzymana, nic się nie robi, już zaniechamy. Zawsze jest ta grupa byłych wojskowych, związanych z służbami, która widzi w tym łatwy dostęp do pieniądza. I przez swoje rzeczy budują to. Proszę proszę zauważyć, wszystkie inwestycje, które wybudowano w tej chwili to jest okradanie kasy. Na przykład KGHM jest spółką państwową kupiła kopalnię w Afryce. Zapłaciła 5 miliardów dolarów. Kopalnia miała 100 metrów na 800, czyli takie lepsze, większe podwórko. No i po 10 latach oczywiście musiała zbankrutować, bo kilograma miedzi nie wydobyła. Wszystkie ekspertyzy były oczywiście prawidłowe. Teraz kupuje w Peru jakąś tam kopalnię. Znowuż, o to taka duża ekspertyzy, są wszystkie oszałamiające. Jest jeden problem. Najbliższe, bo do kopalni miedzi jest potrzebna woda. Najbliższe źródło wody znajduje się 100 ponad 50 kilometrów dalej. Czyli trzeba 250 tysięcy metrów sześciennych wody dziennie transportować. A jaki jest tego koszt? I już. Inwestycja się okaże, że pochłonie. Bo ja nie wierzę, żeby. Czy to Peru, czy Stany Zjednoczone, żeby mieli takich idiotów, żeby nie wiedzieli, że tam jest miedź. Na pewno doskonale wiedzieli. Czyli jeżeli nie eksploatowali, to tylko dlatego, że po prostu było to nieopłacalne przy tej technologii. A jeżeli nasi kupili, to znaczy, że po prostu wyprowadzają z kasy kolejne 5 miliardów, jeżeli nie więcej. Orlen wykupił Morzyńsk. Zapłacili też tam chyba 5 miliardów, czy więcej dolarów. W ostatnich dwóch latach 20 miliardów y, złotych tam władowali rzekomo w ratowanie. No tam jeszcze kropla nie wpłynęła. I będziemy musieli to oddać, bo tam nie ma źródeł. Ale to jest służy wyprowadzaniu pieniędzy, bo zawsze ekspertyzy i tak dalej mogą pracować. Lotos kupił platformę y, norweską w 2007 czy 2008 roku. Też 3,5 miliarda dolarów. Potem jeszcze miliard włożyli. A teraz malutką zmiankę, że trzeba będzie sprzedać, bo nie mamy na to. Yy, to tam nie ma ropy po prostu. Nie? A co się dzieje? PGNiga kupuje norweską. Wszystko spółki państwowe kupują. Wszystkich prezesowie zarabiają powyżej 100 tysięcy miesięcznie, czyli trzyletnią normalną pracę rocznie, i wszystkie wyprowadzają pieniądze z kraju, i nikt nie widzi w tym nic złego. Dlatego. To, co Sienkiewicz, ten minister, powiedział, że Polska istnieje formalnie, jest prawdą, ma pan pokrycie. Wyprowadzić 20 miliardów w ciągu dwóch czy trzech lat, no to, to, to jest sztuka, nie? I to jest normalnie robione i akceptowane. Żadna komisja sejmowa się nie zbiera. Jak facet, za przeproszenie Siusia za sto domów, to się zbiera komisja. Jak coś innego robi, to się zbiera komisja rozporkowych tam i tego cała masa jest, nie? Ale jak wyprowadza się 5 czy 10 miliardów dolarów, to nie ma żadnej komisji, to jest legalne. Pierwszym, który dokonał zmiany edukacji, bo to jest najważniejsze, to był Dupont w Polsce. To był rok 1772. To się nazywa u nas Komisja Edukacji Narodowej. Zniszczono jeden system, wprowadzając coś, co w ogóle nie było systemem. Bo ten sam facet zrobił rewolucję francuską i doskonale mu to wyszło. Zawsze mówię, cel jest ważny. Jak to jest możliwe, że przez prawie tysiąc lat u nas istniało olbrzymie królestwo i nie miało własnych szkół? Jak to jest możliwe? Przecież to od razu mówi, jaki jest poziom. U nas wszyscy, czy to jakby to powiedzieć ambasadorowie, konsulowie, to wszyscy byli za granicą związani. Wszyscy byli, przecież nawet za czasów Chrobrego, Mieszka i tak dalej, to kto, był, kto umiał pisać? No ten zakonnik, który był przy królu. A król wysyłał pismo do jakiegoś tam wojewody na granicy. To kto je czytał? No to jest zakonnik. A teraz skąd ja wiem, czy ten zakonnik nie pisał kopii, którą wysyłał do swojego? Jeżeli to było w większości niemieccy zakonnicy, no to bliższa kościoła ciało, on pisał tu i tu kopię. A przecież przeczytać i tak tylko mógł ten, który umiał czytać. A ten wojewoda nie umiał, bo on miał tylko siekierę w ręku. Bo był dobrym rębajłem, to go zrobili wojewodą. Jak ten chrobry był na tym poziomie, że chciał szkołę założyć. A w ten czas już były uniwersytety. A on nie dorósł, po co szkoła? A dzisiaj jest to samo. Pan minister yy, oświaty, ten, ten z górniczy, jak on tam się nazywał, w 1994-1995 roku. Będą osinobusami dojeżdżały dzieci. A ja panu mogę pokazać. Yy, tą Konstytucję Soborową 1320 roku, gdzie pisze wyraźnie każdy proboszcz musi mieć szkółkę i musi mieć książki w szkole bo książki są tak tanie, że nie może się tłumaczyć brakiem pieniędzy to też 1320 rok i dzieci muszą mieć do... rewolucja francuska pierwszy postulat powstania Wandei to znaczy drugi, bo pierwszy to był król a drugi Każdej parafii musi być szkoła i nie może być dalej oddalona niż pół wiorscy. bo dzieci nie mogą tracić czasu na dojazdy, bo muszą się uczyć zawodu i pomagać rodzicom. 300 lat temu. A pan minister, profesor z AGH o tym nie wie. I cały dzień dzieci jeżdżą poza domem, bo traktor, który spełniał rolę osinobusa, nie dojechał. No. Niech pan zobaczy, jaki to jest poziom. Proszę zobaczyć, że pierwsze, powiedzmy, jeszcze do lat 60. czyli można powiedzieć 20 lat po wojnie, jeszcze poziom był jaki taki. Dopiero w 70. latach poziom upadł. A dlaczego? Niech pan pomyśli, jak to jest możliwe, że taki dupek jak gierek, bez matury, bez niczego, nagle dostaje pożyczki. Niech pan idzie do banku i dostanie pożyczkę. Pożyczkę się za coś daje. A za to gierek dostał pożyczki? To jest kwestia wieku. Bo ja pamiętam, wy już nie. Za trzy rzeczy. Pierwsza rzecz w 72 roku wprowadził skasowanie pojęcia naród. Dawniej w starych dowodach było zawsze obywatelstwo i naród. A teraz już jest tylko obywatelstwo. Narodu nie ma. W związku z tym można każdego wpuścić i. On jest, ma pan ministra Rostworowskiego, znaczy, narodowość to jest chyba żydowska, obywatel angielski, a w Polsce był ministrem, nie mając obywatelstwa. No, to po to to było. Druga rzecz, to był 1974 rok, pierwsza reforma oświaty. Wyrzucono historię i całą masę innych przedmiotów z y, nauczania powszechnego. Bo po co robotnikowi historia? A ten robotnik w 1980 roku robił y, zamieszki zwane Solidarnością. Bo on nic nie wiedział, jemu się wydawało, że on dobrze działa. 20 lat wystarczy nam zmianę. Tę. To była druga rzecz. Trzecia rzecz, te tak zwane inwestycje w Rosji. Przecież budowaliśmy celulozownię za Bajkałem, budowaliśmy rurociąg Orymburski, coś tam jeszcze. Nic z tego nie wyszło, nic nie dostało. Z celulozowni za Bajkałem, na którą poszły olbrzymie pieniądze, ani kilograma nie przywiezi celulozy, bo to za daleko, to się nie da. Już, jak, już to papier jest łatwiej przenieść, niż drewno. Ale pieniądze poszły, bo my nie dostaliśmy tych pieniędzy. My dostawaliśmy... Przecież to nie było tak, że ktoś przyszedł z walizką i dał nam te 10 miliardów. To były maszyny, to były jakieś części do maszyn i tak dalej. A jak to było, jak mówili ludzie na tym urociągu? Jakieś tam koparki szły, wpadła w bagno, to zostało i tam nikogo nie obchodziło. Pompa pracowała bo zapomnieli oliwić, nie? czyli dopóki było, olej to pracował, a potem no to na nową wymieniono, wszystko są za nasy pieniądze. Proszę pana, w roku 70 już, bo mój kuzyn akurat był geodetą i tu pracowali, od Poznania przez Toruń na Królewiec jest pasmo uskoku, gdzie jest gaz i ropa. I to duże ilości, tak oni obliczali, że na jakieś 150 lat starczy. I co? I zamknięto. A jak nasi chcieli y, magazyny robić w tych starych kopalniach Jasła i Krosna, żeby trzymać ten gaz na tym, to gdzie musieli jechać, pytać się o zgodę? Do Teksasu. Do Teksasu. Bo w tym samym czasie znaleziono tak zwaną ropę norweską. Gdyby wschód i zachód produkował ropę, to cena by spadła. No to wystarczyło. Mów mi do ręki tym kilku urzędnikom tutaj w Polsce, żeby tego nie robić. I ropa norweska teraz się kończy, dlatego ją sprzedają znowuż na... Znaczy, platformy sprzedają, nie? Ropy i tak nie ma. I o to chodziło. Monopol ropy jest od 1911 roku, Dutch Shell, Chevron i tak dalej, czyli w sumie Rockefeller, czyli w sumie roczy. No bo to tak powstało. Państwu się wydaje, że te banki amerykańskie to skąd powstały? Proszę sprawdzić w encyklopedii. Zawsze to jest tak. Przyjechało dwóch, czy tam trzech, czy tam więcej, z Niemiec jakieś tam przedsiębiorstwo i założyło bank. My w Gdańsku mieliśmy taką um, sytuację, że jakiś facet założył kantor wymiany konti. I co się stało? Ci tam z tego, z, um, antyterroryści wpadli, zamknęli faceta, przetrzymali go tam chyba 9 miesięcy, stracił wszystko i się skończyło. No bo nie był opłacony tam, gdzie trzeba. I tak samo było film Bandy Nowego Jorku. Oglądaliście Państwo? No, to tam widać, jak to działało. Czyli jak facet przyjechał, a musiał mieć w walizce to złoto czy tamto srebro, no bo nie było jeszcze czeków, to jak ten facet przyjechał, to musiał mieć przede wszystkim te walizki, które mu ktoś nosił, bo to się nie dało trzymać, ale musiał mieć co najmniej 50-100 ludzi, którzy pilnowali go, Przecież inaczej by mu zarobowali wszystko. Czyli jak przyjechał taki facet tutaj z Niemiec, założył ten bank w, tym, w Stanach, no to dzisiaj jest wielkim bankierem. Natomiast Rockefeller zarobił majątek na ropie, ale nie na ropie sprzedawanej do samochodów, tylko na ropie przetworzonej na lekarstwa. Jego pierwszy zysk to było sprzedaż ropy naftowej jako najlepszego leku na nowotwory. Koń kosztował w ten czas 10 dolarów, a on sprzedawał butelkę tej ropy za 37 dolarów. I na tym zarobił pierwsze miliony. I to poszło dalej. U nas się tego nie mówi, ale on wpadł na doskonały pomysł monopolu systemu medycynego. Jak w końcu XIX wieku było ponad 400 szkół medycznych, to on zaczął finansować tylko te, które jego program realizowały. Te dostawał granty, dofinansowanie i tak dalej, bo miał ze sprzedaży, nie? I zrobił coś takiego, co się nazywało stowarzyszeniami. Yy, nam się wymawia, że stowarzyszenie to się organizujcie, oddolnie będziecie. Nie. Stowarzyszenie jest po to, żeby w dół wcisnąć pewien projekt. Konkretnie tutaj. Stowarzyszenie to lekarzy, które założył Rockefeller, wydawało yy, materiał biuletyny. No i tam były określone metody leczenia. A potem stworzono Radę, która oceniała, że jeżeli robiono to według tej metody, to jest dobrze, a jak według innej, to jest źle. I nie finansowano takich uniwersytetów, i one upadły, bo nie miały już Bo Burlet mają te swoje możliwości także polityczne, bo płacił odpowiednim y, sanatorom, część dostawała do finansowania, część nie. Jak nie chcieli, to WON. I w ten sposób system powstał jeden w Ameryce. Ten, który jest. Ten system ma za zadanie. Wyciągnąć z podatków jak, podatnika jak najwięcej, a wcale nie ma go leczyć, bo to jest strata.